Siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność przedstawić wam na moim kanale premierowo dodatek do Dying Light, czyli The Following. Mam nadzieję, że będzie się działo. Zapraszam. No i w końcu nadszedł ten dzień. Moi mili, dodatek w The Following wyszedł, ujrzał światło dzienne po niespełna, a nie, raczej po ponad roku, bo podstawka wyszła w tamtym roku, chyba jakoś pod koniec stycznia. Dziś mamy 9 lutego. Także rok i kilka dni minęło od pojawienia się podstawki i doczekaliśmy się DLC. Podobno całkiem sporego. Ja nie mogę powiedzieć, że się doczekaliśmy, że się doczekałem, bo tak naprawdę to nie wiedziałem nawet, że ten DLC wychodzi. Nie spodziewałem się. A tu miłe zaskoczenie. Także jak najbardziej na plus. Z tego co wiem, to przenieśliśmy się na wieś poza Haran. No i zobaczymy, jakie nas tutaj ciekawostki czekają. Jakie przygody. Lina, do you copy? O, na razie jakieś skały. Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. He died this morning, Kyle. The fever got him. You're on your own, I'm afraid. Ah. Dobra, musimy tutaj poszukać kogoś. Bo krąży plotka, że ludzie żyjący w tym, na tych terenach wiejskich nie są... Nie zarażają się wirusem. A czy... No, i się nie przemieniają po prostu. Jakie są zmiany względem oryginału? Na pewno będziemy mogli korzystać z samochodu specjalnego takiego do jeżdżenia. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. Naprawdę jestem ciekawy. Bronie to chyba dodali kusze. A tak szczerze mówiąc, reszty to nie wiem. Co ja tutaj mam skakać? To skaczmy. Wow! Ryby! Dobra. Znajdź kogoś, kto wie więcej na temat plotki. O, zombiak. Wypatrzona ambonę myśliwską. Dobra. Zaraz będziemy się zajmować exploringiem. Co my tu mamy? Plastik. Otwieranie zamków trudne. Zawsze... Kurwa. Zawsze lubiłem te... otwieranie tych zamków. Potem chyba w Falloutie 4 też było to samo. Tylko pytanie, bo nie wiem kto po kim... od kogo zerżnął. Czy... czy Fallout zastosował rozwiązania z... rozwiązania z właśnie Dying Lighta, czy na odwrót? Leżeć. O kurde, jest trochę tych zębiaczków. Z tego co widzę. Co jest? Te zębiaki mnie nie lubią. Spadajmy stąd. Zamknięte. I drut kolczasty na górze. Chyba nie lubią intruzów. What do you want? I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, you a smuggler? You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just... I need some help.
As for Jasir, but understand. Wygląda jak jakaś kryjówka handla z narkotyków. Dobra, znajdź kogoś, kto tu dowodzi. I've got my eye on you, stranger. Hi, excuse me. I don't know anything. Look, could you just tell me where to find someone who does know something? Look for Jasir. He'll be inside the bar. Dobra. Dzięki za info. Ty jesteś Jasir? Need something? Nie, to jest Burak. Talk to Jasir. To musisz odejść, ziomeczku, właśnie. No, no, end of discussion. Fine. Fine. Eski? Wait, Eski! Zostaw ją, a teraz pogadajmy. No, aha, nie mogę. Excuse me. Not now, please. Och, jest wykrzyknik na mapie. Don't mean to interrupt. I'm looking for Jasir. I am Jasir. But if you want food, we have only bread. No, no, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you no more than he. Fucking hell, why won't anybody help me? The virus is all over the city, people are dying. And yet, you still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here. Ja poczułem się urażony. Lena, this is Crane, do you copy? Damn it, what a fucking wasteland. Hey, yeah, you, come here. Come on, come closer. I won't bite you. No nie wiem. Don't worry. I ain't like the rest of these loonies. Yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? Then why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optically challenged buddy. You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one, my boy Kurt. How's he doing? He didn't make it. Well, that's a damn shame. But, can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. They're in a damn cult, led by some woman they called the Mother. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak. They scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. Yeah, but what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Listen, I'm short a man now. And since I'm an entrepreneur, let's do business. Partner up. Jakiś koleś się kręci wokół twojego towaru. Buying anything, friend? Freaks. What partnership you have in mind? Well, you need some information, and thanks to Kurt getting himself deceased, I need a driver with brains. I can show you something that might help you out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here? Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm, I were you. And hey, be discreet about it, all right? Czyli, po cichaczu powinniśmy zrobić misję. Kiedy ja nie lubię tak grać, wolę z pierdolnięciem wejść. No ale nic, dobra, zastosujemy się do porad. Chyba. Khan Yabl, poszukaj samochodu na najbliższej farmie. O kurna, trochę ich tu jest. No ale nic, dobra. No to chyba te mocniejsze zombiaki. Co tam się dzieje? Z tyłu. Jezu, gonią mnie. I nie odpuszczają. O, forgot
to tell you, if you ain't got none, find yourself some weapons. Farm's abandoned, obviously. Wait, what? You forgot to tell me this? Well, they weren't important at the moment. Fucking fleas, you just can't get rid of them. No structure, no boss, no knack for business. Fajnie, koleś mi mówi zawczasu taki rzeczy. A good start? Ah, don't be a drama queen. You can handle them. Listen, I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you got the car. Kurwa, coś jest w środku. Dobra, może nie chcę sprawdzać, co jest w środku w sumie. Okej, okay, zabrali. Jest zrzut. No zaraz, to tutaj już sprawdzałem, chyba nic nie było. Dobra, lecimy w takim razie dalej do celu. Crane śmiesznie się w tej rozmowie po prostu uśmiechnął, bo jak mu powiedział o samochodzie. No bo przecież w całej poprzedniej, znaczy nie poprzedniej, tylko w podstawce w ogóle nie można było jeździć, a teraz nagle można. Dowiadujemy się. Aha, są dupki. Ale też dziwna sprawa, jak ten Khan mówił, że się nie przemieniają miejscowi, że bo mają jakąś wiarę, która ich niby chroni. No a co z tymi, z tą resztą ludzi tutaj miejscowych? Co oni... Tylko ta grupka mała, co jest na farmie, się nie przemieniła? Tylko oni wierzyli? Wyznawali tę wiarę? Nie wiadomo, może to jeden wielki wstek bzdur. To by się zgadzało w sumie. Gdzie jest wejście? Tu mamy wejście. Jakieś. Kabel zasilający. Już nie pamiętam, czy nie było takiego skilla, żeby się właśnie spinki nie łamały. A może to było w Falloutie? Ciężko stwierdzić. Kurwa. Troszkę nie grałem w tą grę, muszę się obudzić. Po co mi te pieniądze? Już też nie pamiętam, czy były w ogóle potrzebne? No może można było coś kogoś kupić? Kurna. Postaram się bez broni palnej ich załatwić. Muszę potem sobie uporządkować ekwipunek. Dobra, jak wygląda sytuacja? Tam jest jeden koleś. Tu jest jeden. Leżysz. O kurde. Zaczyna się zabawa chyba. Widzę tu jakby na mapie kogoś, ale nie ma. Chyba jest na dachu, nade mną. Dobra, zdechł. Kto do mnie strzela? Aha, widzę cię. Dobra, leży. Wow. Kurde, czym się...
Czy mi się leczyło, bo już zapomniałem? Nie. Tu jest latarka. Cholera jasna. Zapomniałem. Czy mi się leczyło? Okej. Już wiem czym. Że to nie koniec zabawy. Ale teraz tak. Dobra, jest i fura. Jeszcze może się rozejrzeć, czy tutaj jakichś ciekawych rzeczy nie ma. Skrzynia wygląda na porządną. Jakby tam miało coś być ciekawego. Smary i części jakieś. Nie, dobra. O kurde. Zajebioza. Jak mam otworzyć tę bramę? Ciekawe, czy ta fura może mi się zepsuć. Dobra. Wow! Co to jest? Ja życie tracę jak najadę na nich, czy jak? Bo taki jakiś dziwny... dziwny obraz mam. Nie no, tutaj bym wrócił do tego, do posiadłości. A tego nie chcę. Jedziemy naokoło. A jest nawet waha, paliwo jest! Z tego co widzę i się będzie kończyć chyba. Tu jakieś części też powinienem chyba wymienić. Ej, czy ja dobrze jadę jakoś tak? Fajnie jest w końcu pograć w 60 klatkach na sekundę, bo pamiętam, że jak grałem w podstawkę, to... to miałem jeszcze swojego starego Radeona 2-gigowego i niestety miałem jakieś 25 klatek na sekundę do 30 może w porywach, teraz mam stałe 60. Kurczę, no ciekawe rozwiązanie, ciekawe jak będzie się grało, jeżdżąc samochodem. Wszędzie wozy policyjne, o kurde, to blokada chyba. Będę musiał sprawdzić, czy w tych wozach nie ma amunicji. Okej, mamy tu jakiś wjazd? Mamy. Dobrze, trafiłem tam, dobry adres. A więc zameldujmy. Co tutaj robisz? Czy szukasz Khan? He's gone. I guess they finally asked him to leave. Asked him to leave, huh? And what, at gunpoint? And who's they? They finally did what my father should have done a long time ago. And it suddenly got really nice and quiet around here, didn't it? You didn't answer my question. Of course I didn't. You're here for the same reason he was. Same reason the bandits won't leave us alone. And we're supposed to trust you? There's gotta be something I can do to convince you. You don't have to convince me. I don't care. Show everyone else you're here to give. Not just to take. And I'm Ezgi, by the way. Dziwne imię masz, dziewczyno. Kyle Crane, Ezgi. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Just remember, you'll have to return the favor one day. You got it. No nie obiecuj, bo nie wiadomo czego będzie chcieć. Imagine what would happen if you got our water running again. I assume there is a way to do this? Yes, there is.
but it's in banded territory. Several men who volunteered to go there, well, they never came back. So I wouldn't recommend it, unless you have a death wish. If you do, then just follow the pipeline. No chyba byłem już. Szedłem przy rociągu. Dobra. Ej, czemu mam jeszcze wykrzyknik na niej? Thanks for the hint, Esky. Yeah, but when you said aha, they asked him to leave, you didn't mean the people who live around here, right? No. These people never actually do anything. They couldn't get rid of Khan for months before. Why would they do it now? Still dodging the question. Still not sure if you deserve an answer. Yeah, but kicking someone out of the community just because he was rude, isn't that a little bit cruel? Could be. But there's only a tiny wall between us and a swarm of bandits and zombies and who knows what else. One man's big mouth could be enough to tear this place apart. And you're okay with that? You know, if he can't find shelter out there, he's a dead man. Oh, come on. You're from the city. You know people like Khan, don't you? They always find a way to survive. He'd barter with a corpse if it meant he'd get away from trouble. No dobra. Ciągle mam na niej. Ale jebać to. Idę do wykrzyknika, tylko nie wiem, czy furą tam pojechać. O, a o co tutaj chodzi? Tutaj widzę, że mam jakiegoś grata. Czyżbym mógł wyciągnąć części z niego? Tu jest silnik. Ale tu koleś się chyba tym zajmuje, więc... Przywołaj pojazd? A sprawdźmy. Aha, dobra, chyba rozumiem. Jak gdzieś zostawię furę i będę z buta uciekał, to mogę sobie tutaj po prostu sprawić, że fura mi podjedzie sama pod ten, jakby to nie brzmiało, pod drzwi. O, tu jest skrót, niepotrzebnie drogą jechałem. Chyba, no przejechałem, dobra. O kurde, co to było? O kurde. Tylko się teraz nie zatrzymuj. No a teraz mi się nie świecą żadne kontrolki w samochodzie. Jakim cudem? Czyżby... Aha, teraz się świecą. Już sam nie kumam. Jezu, ile tych zębiaków. Tam ktoś się miał obawy, czytałem na jakimś forum, żeby to nie było tak, że ten dodatek do Dying Light będzie przypominał Far Cry'a, jeśli chodzi o jeżdżenie samochodem. Szczerze mówiąc, też mam taką nadzieję. Dobra, podjechaliśmy. Musimy teraz się jakoś dostać do środka. Okej, jesteśmy w środku. Over here, friend. Every new customer is a blessing. Don't be like that. Come on down. Co ja zrobiłem? Chyba. Chyba zjebałem, coś mi się wydaje. No miałem chyba pogadać. No nie no, z karabinem jak ja do ciebie. Kurde, nie chcę marnować naboi, ale nie mogę ich trafić jakoś. O, wreszcie. Wow, mam mało życia. No ile wytrzymujesz, kurna, tych strzałów? No nie no, tak nie będziemy się bawić. Motherfucker, zdychaj. O kurwa, spadłem. Wstawaj, 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 Crane. No, znowu spadłem.
Ja pierdolę. Lepiej się schowam. Czy tamten kutas do mnie strzela? Zaraz go sobie wyjaśnimy. Gdzie jesteś, dupku? Okej. To jest niemożliwe, jak on tyle wytrzymuje. Strasznie dużo naboi w niego wpakowałem. Jakiś odporny koleś był. Dobra, którędy wejdę? A, w ogóle mamy zrzut. O! O kurcze. Musimy coś wywalić. Coś zaraz sobie wywalę. Klucz do kół, rozumiem. To mi się przyda do jakiejś akcji. No tu też nie wejdę? To którędy mam wchodzić? Dobra. To są jakieś drzwi otwarte. Mamy schowek, łóżko, możemy przespać noc. Póki co nocy nie ma. Holy mother, please, protect. Jazeer sent me. Well, Eski did. You're one of the three who got lost? The only one left. I am Ali. They got thrown to that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise, the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but there is none at the farm. Perhaps we can redirect it. No dobra, sprawdźmy. Koleś, którego imienia już nawet nie pamiętam. All right. Here goes nothing. Cross your fingers. If we did that right... Powinna być chyba trzymać kciuki. No, dobra. Jak? Nie mów mi, że coś się spierdoliło. Powiedz, że działa. O kurde. Co mam zrobić? Aha, dobra. Mam lecieć na górę. It's the shit out of me. All I know is it ain't here. Aha. To jakieś zadania specjalne. For fuck's sake, hurry! Go! I'll keep trying on this end. Go! And hurry! Kurwa, to zamknięte. Wow, mam 2,5 minuty, widzę. Dobra, w takim razie się nie obijam, tylko zapierdalam. Dobra. Muszę się dostać do mojej fury. Pojedź wzdłuż rurociągu do głównego zaworu. Dobra. Gdzie jest moja fura? Na dole. Ale gdzie? Jedź szybko. Dobra, jedziemy wzdłuż rurociągu. Żebyśmy się tylko nie rozbili. Dobra, jedziemy dalej. Po trawie. Chyba jak ten rurociąg leci dalej.
Okej, muszę jechać tędy. Dobra, jak dalej? Po prostu do przodu, przed siebie. O, wszystkie rury rozsadza. Ała. Żeby sobie fury nie rozwalił. The pipeline ends here. Then look for the main bell, goddammit! How this fucking alarm won't shut up! Gdzie? Tutaj? Kurwa. Gdzie jest jakieś wejście? No nie. Serio? Okej. Okay. Szybko, 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 gdzie jest wejście? Gdzie jest główny? Nie, tu jest apteczka. Cholera, gdzie to jest? Na dole? Dobra, dawaj, 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 nie mam czasu. Cholera, jest. Szybko! Dawaj, 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 7 sekund. Nie zdążę. Ła! Ledwo. Nie, dobra, nie chcę mi się teraz tego robić. Potem tu najwyżej wrócę. Ali, I got it. But the place was already flooded, so now what? We just wait? Yes. Now it should just be a matter of time. So we're good? We're better than good. I think you just saved all our asses. Hmm. Get back to the farm. I'll tell Jasir you're all right. You know, for a stranger. Zdobyliśmy zaufanie. Przynajmniej jednego kolesia póki co. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dobrze jest wrócić do tego świata Dying Light. Myślę, że przynajmniej kilka ładnych godzin gry przed nami. Także zostańcie w pobliżu. Jutro kolejny odcinek. Zapraszam serdecznie. Na razie.